Cześć! Jest szansa, że wkrótce dorobimy się portu kosmicznego w Europie i rakiety orbitalne zaczną startować z naszego podwórka, ale ten film zaczniemy od newsa, że Lucyna leci w kosmos na 12 lat. Co najmniej. W sobotę otwiera się okno startowe dla rakiety Atlas V, która zabierze w kosmos sondę Lucy. Wielkie święto dla nauki i dla eksploracji Układu Słonecznego, bo 99% wszystkiego, co każdego roku leci w kosmos, kręci się potem wokół naszej planety i inwigiluje, sprawdza pogodę albo nadaje telewizję satelitarną. Nie twierdzę, że to nie są potrzebne rzeczy, chodzi mi tylko o to, że te nieliczne sondy, które lecą sobie potem dalej w nieznane, to taki poziom wyżej wart szczególnego uznania. Lucyna jest jedną z bardziej zaawansowanych, czytaj również droższych misji programu Discovery od NASA. Miejmy nadzieję, że fundusze spożytkowano na solidny hardware i specjalistów, bo na pewno ani grosza nie wydano na patcha tej misji. Akcja jest zabudżetowana na prawie miliard dolarów, przy czym w misjach Discovery portfele kręcą się raczej przy połowie tej kwoty. Tak czy inaczej, misje programu Discovery podlegają pod Biuro Programu Misji Planetarnych NASA. Obecnie istnieją tam trzy kategorie dla takich misji. Niskokosztowe Discovery, coś im tak średnio idzie z tą niskokosztowością. Następne są średniokosztowe New Frontiers, które... wygląda na to, że mają teraz podobne budżety do Discovery. No i na końcu Solar System Exploration, program, który pojawił się najpóźniej. Są to priorytetowe, najważniejsze przedsięwzięcia, których budżety mogą kręcić już naprawdę zawrotne kwoty. Ale wracając do Lucy. Taka misja Discovery jest wystrzeliwana średnio co rok, dwa, jednak aktualnie trwała w tej materii susza. Ostatnią misją był marsjański InSight w 2018 roku i jeszcze w tym samym roku też w ramach Discovery NASA umieściła w europejsko-japońskiej misji BepiColombo spektrometr masowy. I potem długo, długo nic. A teraz mamy czwarty kwartał 2021 i sondę Lucy, przed którą 12 lat pracy. O co chodzi? Lucy to misja, której celem są przede wszystkim planetoidy trojańskie Jowisza. Mówimy zatem o bardzo dalekiej i wieloletniej podróży i przelotach wśród dwóch skupisk obiektów. Jedna grupa, Grecy, wyprzedzają Jowisza o 60 stopni, a druga grupa, Trojańczycy, podążają za nim, przesunięci również o 60 stopni. Co takiego ciekawego jest w tych kamyczkach? Po pierwsze, nie są to takie kamyczki, bo ich rozmiary dochodzą do kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów. Po drugie, są pozostałością po formowaniu się Układu Słonecznego. Z tego materiału 4 miliardy lat temu powstawały planety, a to, co z tego wszystkiego zostało, jest między innymi w tych rojach uwięzionych grawitacją Jowisza i Słońca w punktach libracyjnych. Jeśli trapi Was, co to są te punkty libracyjne, to zapraszam do trzeciego odcinka serii o orbitach, w którym znajdziecie odpowiedź. Tutaj gdzieś u góry będzie link. Zbadanie tych planetoid ma być wycieczką w przeszłość do początków Układu Słonecznego. Ze względu na swoje relatywnie małe rozmiary, te obiekty nie powinny były się tak bardzo zmienić w porównaniu do planet. W misji zaplanowano 6 przelotów przy planetoidach, ale część z nich to ciała binarne, więc finalnie Lucy zbada 8-9 obiektów albo więcej, jeśli misję da się wydłużyć. Zaczynamy oczywiście od wystrzelenia na pokładzie Atlasa V w konfiguracji 4.0.1. Mała owiewka o średnicy 4 metrów, 0 z 5 możliwych boosterów pomocniczych na paliwo stałe i 1 z 2 możliwych silników RL-10 na drugim stopniu rakiety. Jest to najlżejsza konfiguracja tej rakiety, którą operator United Launch Alliance nazywa pieszczotliwie Sleek Atlas. O samej rakiecie też znajdziecie spory materiał na kanale, link w karcie również u góry. Misja jest międzyplanetarna, więc rakieta z Florydy skieruje się na płaską, blisko równikowej inklinację. Nie ma niestety co liczyć, że zobaczymy którykolwiek etap tej misji na polskim niebie. W 47 minucie silnik drugiego stopnia kończy swoje działanie, a sonda zostanie uwolniona 12 minut później, gdzieś wysoko nad Australią.
Na kolejny etap przyjdzie nam poczekać 4 lata. Po drodze Lucy dwukrotnie wróci w okolice Ziemi, żeby wykonać na nas asysty grawitacyjne i zyskać na prędkości. W kwietniu 2025 zbliży się do pierwszego celu, planetoidy Donald Johansson. Jest to mały wyjątek względem reszty obiektów, bo ta skała wchodzi w skład pasa planetoid między Marsem i Jowiszem, a nie w skład grup trojańskich. No ale jak była okazja tam przelecieć, to warto było skorzystać. Ta wizyta będzie też symboliczna, bo wiąże się z nazwą samej misji. Donald Johansson to nazwa nadana planetoidzie 1981EQ5 właśnie w związku z przelotem Lucy. Zespół pracujący nad misją inspirował się odkryciem paleontologicznym dokonanym przez Donalda Johanssona w 1974 roku. Imieniem Lucy nazwano szkielet odkrytego Australopiteka, a badania stały się ważnym elementem poznania ewolucji naszego dwunożnego poruszania się. Paleontolodzy z kolei wybrali imię Lucy, bo w obozie hitem był Lucy in the Sky with Diamonds Beatlesów. No i tak nasza pra-pra-pra-pra-pra-przodkini sprzed 3 milionów lat, której skamieniałości opowiadają o kolebce ludzkości, stała się inspiracją dla misji badającej początki Układu Słonecznego. Sonda leci dalej i w sierpniu 2027 dotrze do Greków. Najpierw spotkanie z 64-kilometrowym Eurybatesem i jego kilometrowym księżycem Kuetą. Później Polymele i w półrocznych odstępach Leukos i Orus. Ten ostatni jest podejrzewany o bycie planetoidą binarną, ale wszystko okaże się na miejscu. Listopad 2028 kończy odwiedziny w obozie greckim i Lucy wyruszy do Trojan. Przelot zajmie ponad 4 lata i po drodze sonda znów zahaczy o Ziemię. W marcu 2033 ma nastąpić przelot przy binarnym Patroklosie. Układ składa się z Patroklosa długości 113 km i Menoitiosa długości 104 km. Tak w domyśle ma zakończyć się 12-letnia misja, ale jak bardzo łatwo zauważyć po przebiegu trajektorii, jest potencjał, żeby coś jeszcze zwiedzić, czy to w pasie planetoid, czy wracając do Greków. Możliwości będą uzależnione przede wszystkim od zapasów paliwa niezbędnych do manewrowania. O zasilanie elektryczne nie ma się co chyba specjalnie martwić, bo Lucy posiada parę ogromnych paneli fotowoltaicznych średnicy ponad 7 metrów każdy. Jest to powiększona wersja paneli stosowanych w towarowych statkach Cygnus. Spore rozmiary są podyktowane dużą odległością od Słońca, w jakiej będzie pracować sonda. Grecy i Trojanie są 5 razy dalej od Słońca niż nasza planeta, co daje 25 razy mniej światła docierającego do tego samego panelu fotowoltaicznego. Na koniec instrumenty. Czym Lucy zbada planetoidy trojańskie? Na pokładzie umieszczono 3 główne instrumenty zapożyczone z dotychczasowych misji New Horizons i OSIRIS-REx. Urządzenie LRALF zbada zawartość lodu, związków organicznych i krzemianów na powierzchni planetoid. Składa się ze spektrometru podczerwieni i kamery multispektralnej. LORI wykona bardzo szczegółowe zdjęcia powierzchniowe kamerą panchromatyczną. Efektem będą monochromatyczne, czyli czarno-białe zdjęcia z zakresu 10-20% większego niż światło widzialne. Trzeci instrument to LTES, spektroskop termiczny podczerwieni do zbadania charakterystyki termicznej ciał. Jest jeszcze czwarty, taki jakby instrument do komunikacji z Ziemią zostanie użyta antena wysokiego zysku, która może też zbadać masę planetoid, wykorzystując efekt Dopplera. Takie plany ma Lucyna na najbliższy czas, ale zanim dotrze do pierwszej planetoidy, miejmy nadzieję, że będzie nam dane cieszyć się nowym portem kosmicznym i to na terenie Europy. Może słyszeliście już dość dawne doniesienia o powstającym w Szkocji porcie Space Hub Sutherland. Niestety, w międzyczasie Brytyjczycy zrobili Brexit i szkocka placówka wypadła z zasięgu strefy swobodnego ruchu Schengen. Więc choć fizycznie port będzie w Europie, wizy, paszporty i takie tam.
ale ESA właśnie dała zielone światło dla norweskiego suborbitalnego portu Andøya Space na stworzenie dwóch stanowisk orbitalnych dla lekkich rakiet. Norwegia to co prawda nie Unia, ale Schengen, więc zobaczenie na własne oczy startu rakiety orbitalnej stanie się naprawdę nie tak trudne, no i mocno ekonomiczne w porównaniu do na przykład konieczności wyjazdu do Stanów, do Kennedy Space Center. Już wam tutaj robię przewodnik turystyczny do europejskiego portu. Z Gdańska wizirkiem lecicie do norweskiej Tromsø, przesiadka na lokalne linie do Andøya i jesteście na miejscu. Nie ma za co. Obecny plan przewiduje starty debiutujących rakiet od debiutujących firm, niemieckich Rocket Factory Augsburg i Isar Aerospace. Obie firmy zapowiadają pierwsze wystrzelenia na 2022, a wiadomo jak w tej branży jest z dotrzymywaniem terminów. Jak z obiecanym filmem o Sojuzie na tym kanale. Okej, to wszystko. Dzięki za waszą uwagę. Jeśli film był okej, to zostawcie like i zasubskrybujcie. Zapraszam na Twittera, Facebooka, Instagrama, stronę www i na Discorda. To jakiś kosmos. Przypominam, że jest sklep internetowy i możliwość wspierania przez YouTube'a i Patronite. Wszystkie linki macie w opisie. Do zobaczenia. Cześć.